Cześć, z tej strony Michał Undra dla Alines.pl. Dzisiaj bardzo ciekawy suplement do omówienia, czyli Alfa-GPC. Jest to jeden z nowych, z nowej całej linii suplementów nootropików, które właśnie wspierają pracę mózgu. Alfa-GPC jest to źródło choliny. I czym jest cholina? Cholina, która występuje na przykład w jajkach czy w mięsie, wspiera pracę wątroby, sama zwykła cholina, ale także jest prekursorem do produkcji acetylocholiny, czyli tego neurotransmitera związanego z pamięcią, nauką i koncentracją. Jednak, co ważne, standardowo cholina albo w diecie, albo ewentualnie jako zwykły suplement występuje jako tak zwany dwuwinian choliny, która wpływa właściwie tylko na pracę wątroby, na pracę mózgu, no w niewielkim stopniu raczej nie ma efektów suplementacji zwykłą choliną na pracę mózgu, czy jakiegoś działania takiego nootropowego. I połączenie właśnie choliny z glicerofosforanem dużo lepiej przekłada się tutaj na pracę mózgu i na działanie właśnie neurologiczne. Pod względem zastosowania Alfa-GPC wpływa prokognitywnie u osób zdrowych doraźnie, czyli od razu po suplementacji Alfa-GPC powinniśmy odczuć efekt takiej lepszej koncentracji, mniej, ewentualnie niewielkiego pobudzenia, chociaż znowu nie jest to mocny stymulant, ale takie lepsza koncentracja, lepszy poziom energii jak najbardziej może być odczuwalne. I taką Alfa-GPC w tej formie i w tej dawce możemy stosować kilka razy dziennie, tak? W tym celu 300 mg na przykład 3 razy dziennie, ewentualnie 600 mg 3 razy dziennie i to powinien być taki efekt właśnie prokognitywny. Ale Alfa-GPC też ma inne bardzo ciekawe zastosowania. Co najciekawsze, jest stosowana przed treningiem, jako powiedzmy, że rodzaj przedtreningówki. Znowu nie w celu zwiększenia energii, ale w celu zwiększenia koncentracji i dokładności na treningu. Pod tym względem ją się stosuje właśnie przed treningiem. Dodatkowo wpływa ona też na wydzielanie hormonów wzrostu, chociaż to wydzielanie hormonów wzrostu jest zwiększone, ale jest bardzo krótkie, tak? Czyli to nie jest tak, że suplementujemy Alfa-GPC i mamy poziom hormonów wzrostu podniesiony przez na przykład tydzień, tylko przez chwilę jest jakiś większy pik, który raczej nie przełoży się w dużym stopniu na przykład na spalanie tkanki tłuszczowej czy na zdrowie skóry, ale jest to też ciekawy mechanizm. Ale pod względem treningowym, jak najbardziej przed treningiem, jeżeli chcemy mieć dokładność czy poprawić też siłę, to Alfa-GPC bardzo dobrze się sprawdza, co też mówi o tym, jak wspiera naszą pracę mózgu czy układ nerwowy, bo wiadomo, że to jest suplement typowo na układ nerwowy, a nie na przykład na mięśnie. Dodatkowo wspiera ona też membrany komórkowe i pod tym względem dłuższa suplementacja Alfa-GPC może te membrany komórkowe też regenerować, więc bardzo dobrze pod tym względem się sprawdzi. Jest ona także stosowana i dosyć skuteczna w neurodegeneracji i hamowaniu demencji czy zaburzeń kognitywnych związanych z wiekiem. Tutaj przede wszystkim badania są nad chorobą Alzheimera, ponieważ to w chorobie Alzheimera właśnie jest problem z acetylocholiną, z jej niedoborem, tak? Acetylocholina może być związana właśnie z tym, że mamy gorszą pamięć, tak? Czy ogólnie występuje demencja, problemy ze skupieniem. Alfa-GPC jako taki bardzo bezpieczny element budulcowy właśnie acetylocholiny może tę acetylocholinę uzupełniać, dodatkowo wpływać na membrany komórkowe, więc pod tym względem się sprawdzi. I Alfa-GPC też jest bardzo, bardzo bezpieczny, więc tutaj jak najbardziej też u osób starszych się często stosuje, a jako, że tak naprawdę można powiedzieć, że w pewnym stopniu uzupełnia on dietę, tak? No bo to nie jest może ta zwykła cholina, która występuje w diecie, tylko taka bardziej prokognitywna, ale pod tym względem jest takim elementem budulcowym i bardzo dobrze się sprawdzi u osób młodszych, starszych. Co ważne, też Alfa-GPC bardzo często łączy się z innymi bardziej, powiedzmy, zaawansowanymi nootropikami, które wpływają na wykorzystywanie acetylocholiny i dlatego też, jeżeli dużo zużywamy tej acetylocholiny, to Alfa-GPC będzie tym materiałem budulcowym i uchroni nas przed efektami negatywnymi. Dlatego też Alfa-GPC, jeżeli stosujemy jakieś na przykład racetamy, jest bardzo, bardzo wskazana, żeby ją stosować tak naprawdę regularnie czy stale, wtedy jest to bardziej takie uzupełnienie, a jeżeli stosujemy ją w celach prokognitywnych, możemy ją stosować nawet nieregularnie, 3-4 razy w tygodniu i efekty jak najbardziej powinny być odczuwalne. Można stosować ją też codziennie, prawdopodobnie jeżeli będziemy ją codziennie przez kilka tygodni stosować, też ten efekt takiego pobudzenia się zmniejszy, ale pod względem błon komórkowych czy uzupełnienia zapasów właśnie choliny jak najbardziej się sprawdzi, tak w zależności od tego, czy chcemy ją w ciągu dnia stosować do poprawy funkcji kognitywnych, do uzupełnienia doborów, wtedy będzie to stosowanie codzienne, ale możemy stosować ją także przed treningiem, także w zależności od naszych celów Alfa-GPC w wielu konkretnych celach się sprawdzi.